Cześć, witajcie w nowym roku. Na początku serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się zostać patronem kanału Archiwum Kryminalne. Na moim profilu na Patronite czeka dla Was post z niespodzianką, czyli z linkami do wideobloga, który tworzę wraz z Mateuszem. Osoby, które nie są już aktywnymi patronami, zachęcam do zajrzenia do swoich skrzynek mailowych, ponieważ tylko w taki sposób mogłam udostępnić Wam treść tego posta. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki Magdalenie i Kai, które podsunęły mi ten bardzo interesujący temat w komentarzach na YouTube. Serdecznie dziękuję i zapraszam do słuchania. Odcinek 16. Operacja Lilia Wodna. Rosario Porto urodziła się 11 lipca 1969 roku. Jest jedynaczką i mieszka wraz z rodzicami w Santiago de Compostela, mieście, które znajduje się w północno-zachodniej Hiszpanii, w regionie Galicja. Rodzice Rosario są bardzo zamożnymi i poważanymi ludźmi. Jej ojciec, Francisco, jest cenionym prawnikiem. Fortuny i prestiżu dorobił się pod koniec lat 70. Był wtedy stałym bywalcem wydarzeń kulturalnych i towarzyskich. W tych latach został nawet wyróżniony nagrodą Galicyjczyka Roku. Matka Rosario ma na imię Curro i jest profesorem historii sztuki oraz wykładowcą na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Oprócz licznych publikacji może również pochwalić się członkostwem w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz pozycją prezydenta w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu. Rodzice Rosario zawsze dbali o to, aby ich córka weszła w dorosłe życie, mając porządne wykształcenie. Kobieta po ukończeniu studiów prawniczych i długich pobytach za granicą w końcu otwiera własną kancelarię. Gdy Rosario ma 28 lat, zostaje konsulem honorowym Republiki Francuskiej i dumnie dzierży to stanowisko przez około 10 lat, dokładnie tak jak kiedyś jej ojciec. W swojej kancelarii pracuje jako prawnik specjalizujący się w sprawach dotyczących prawa międzynarodowego. Głównie zajmuje się reprezentowaniem interesów handlowych w Maroko, a jej zawód wymaga od niej częstych podróży. Mąż Rosario nazywa się Alfonso Basterra i jest od niej 5 lat starszy. Mężczyzna pochodzi z oddalonego o 700 km na wschód Bilbao i jest synem przemysłowca oraz gospodyni domowej. Mężczyzna jest dziennikarzem i specjalizuje się w sprawach związanych z gospodarką. W swojej karierze zawodowej współpracuje z różnymi mediami, zarówno pisanymi, jak i radiowymi, czy też telewizyjnymi. Para pobiera się po 6 latach związku, gdy Rosario ma 21 lat, a Alfonso 26. Wydaje się, że Rosario i Alfonso są szczęśliwą parą. Spełniają się zawodowo i nie muszą martwić się o pieniądze ze względu na fortunę należącą do rodziny kobiety. Jednak tak naprawdę do pełni szczęścia brakuje im tylko jednego, a mianowicie dziecka. Szczególnie rodzice Rosario namawiają małżeństwo na zaplanowanie potomstwa, ponieważ chcą jak najszybciej zostać z dziadkami. Niestety, mimo że Rosario jest ledwo po 30 i jest wystarczająco młoda, aby planować potomstwo, lekarze ze względów zdrowotnych stanowczo odradzają jej planowanie ciąży. U kobiety została zdiagnozowana przewlekła i nieuleczalna choroba toczeń. Toczeń jest jedną z chorób autoimmunologicznych, czyli takich, w których system odpornościowy atakuje własne komórki i tkanki. Dokładna przyczyna choroby nie jest znana. W związku z tym małżeństwo decyduje się na adopcję. W tym celu udają się do Chin i po 2-letnim procesie w końcu udaje im się zaadoptować dziewczynkę, która ma zaledwie 9 miesięcy. Nazywa się Asunta Yongfang i jest pierwszym dzieckiem adoptowanym z Chin w całym regionie Galicja. Szczęśliwi rodzice 9 czerwca 2001 roku zabierają dziewczynkę do Hiszpanii i nadają jej dwa nazwiska zgodnie z hiszpańską tradycją, pierwsze po ojcu, a drugie po matce. Ich córka nazywa się więc Asunta Basterra Porto. Od najmłodszych lat Asunta wykazuje dużą inteligencję i z chęcią rozwija swoje zdolności. Rozpoczyna edukację w tej samej szkole, co jej mama Rosario, a po lekcjach chodzi na zajęcia z gry na fortepianie, gry na skrzypcach, a także z tańca klasycznego oraz baletu.
Oprócz zdolności artystycznych, dziewczynka ma talent do nauki języków obcych. Uczy się francuskiego, angielskiego oraz chińskiego. Mimo dużego natłoku zajęć, Asunta z chęcią uczęszcza na wszystkie lekcje i jest pilną uczennicą. Jest również bardzo kreatywna. Chce doskonalić swoje umiejętności, dlatego też z pomocą swojej nauczycielki języka angielskiego zaczyna prowadzić bloga, aby pracować nad swoim angielskim, a także nad swoimi umiejętnościami pisania. Mama Asunty bardzo interesuje się edukacją córki i jest członkiem Stowarzyszenia Rodziców w jej szkole. Ze względu na ogromne zdolności dziewczynki, jej nauczyciele postanawiają przenieść ją do kolejnej, wyższej klasy, a gdy tylko następuje pogorszenie ocen z jakiegokolwiek przedmiotu, Asunta wraz z mamą udają się do nauczycieli na konsultacje, aby dowiedzieć się, co się stało i jak można to naprawić. Asunta jest oczkiem w głowie swojego dziadka, Francisco. Mężczyzna spędza z nią mnóstwo czasu i nie może nacieszyć się swoją wnuczką. Jest bardzo dumny z jej sukcesów i wróży jej świetlaną przyszłość. W końcu to on napierał córkę na to, aby ta w końcu zdecydowała się na dziecko. Posiadanie wnuczki było jego największym marzeniem. Rodzina wiedzie normalne życie aż do 10 grudnia 2011 roku. Tego dnia umiera matka Rosario. Cała rodzina ciężko przeżywa odejście tak ważnej dla nich osoby. Asunta ma wtedy 11 lat i nie potrafi pogodzić się ze śmiercią babci. Od tego czasu relacje między Rosario a jej ojcem stają się bliższe. Niestety, zaledwie 7 miesięcy później umiera Francisco w wieku 88 lat. Ta tragedia jest początkiem kolejnych dramatów rodzinnych. Zdaje się, że po śmierci babci i dziadka Asunty wszystko zaczyna się sypać. Przede wszystkim stan zdrowia Rosario zaczyna się znacznie pogarszać. Toczeń coraz bardziej doskwiera kobiecie i pojawiają się objawy neurologiczne tej choroby. Kobieta jest w coraz gorszym stanie, zostaje nawet przyjęta do szpitala. Wszystkie te wydarzenia doprowadzają do tego, że Rosario ponownie zaczyna zmagać się z depresją. 2 lata wcześniej, w 2009 roku, jej mąż Alfonso zawiózł ją do prywatnego szpitala psychiatrycznego. Jego żona od dawna zmagała się z dziwnym stanem niepokoju i smutku, jednak gdy ta coraz częściej mówiła o śmierci, postanowili, że czas szukać specjalistycznej pomocy. Rosario została przyjęta do szpitala jako osoba, która może zagrażać swojemu życiu. Ta jednak po kilku dniach pobytu w tym szpitalu wypisała się z niego na własne życzenie, wbrew zaleceniom lekarzy. Po tej sytuacji z 2009 roku wydawało się, że jej stan psychiczny zaczyna się poprawiać. Jednak śmierć matki i ojca w 2011 roku, a także pogorszenie się jej stanu fizycznego spowodowało, że kobieta znów zaczęła wykazywać oznaki depresji. Wkrótce postanawia zamknąć swoją kancelarię i rodzina zaczyna zmagać się z poważnymi problemami finansowymi. Rosario i Alfonso po śmierci dziadków Asunty muszą zająć się wszystkimi posiadłościami rodzinnymi. Kilka z nich mieści się w Santiago de Compostela. Kolejna i największa znajduje się w oddalonej o 10 km niewielkiej miejscowości Teo, a następna w miejscowości nad Oceanem Atlantyckim, oddalonej o 55 km od Santiago de Compostela. Ich utrzymanie kosztuje fortunę, dlatego też małżeństwo postanawia sprzedać największy dom w Teo, w którym dorastała Rosario oraz żyli jej rodzice. Niestety, mimo upływu czasu, nikt nie jest zainteresowany jego kupnem, a małżeństwo nie chce też zmniejszyć jego ceny. 6 stycznia 2013 roku rozgrywa się kolejny dramat rodzinny. Rodzice 12-letniej Asunty informują córkę, że są w trakcie rozwodu. Uznali, że to czas, aby poinformować córkę o ich decyzji. Jakiś czas temu Alfonso odkrył, że jego żona Rosario ma romans i nie potrafi dalej z nią być i mieszkać. Podczas przygotowywania się do rozprawy rozwodowej Rosario i Alfonso nie mogą dojść do porozumienia tylko w jednej kwestii, a mianowicie nie zgadzają się co do tego, z kim ma zamieszkać ich córka. Kwestie ekonomiczne od początku są jasne. Alfonso nie ma żadnych praw do majątku swojej żony oraz posiadłości, które odziedziczyła po rodzicach.
Najwidoczniej w przeszłości podpisali umowę małżeńską o rozdzielności majątku. W końcu Alfonso i Rosario dochodzą do porozumienia i decydują, że córka zamieszka z matką ze względu na jej status ekonomiczny, a Alfonso będzie mógł się z nią spotykać w dowolnym czasie. Proces rozwodowy zostaje zakończony w lutym 2013 roku. Jest to bardzo ciężki okres dla wszystkich członków tej rodziny. Rosario postanawia zachować dom rodzinny w Teo, zleca architektowi przearanżowanie wnętrza tak, aby mogła w nim wygodnie żyć wraz z córką. Dopóki dom nie będzie gotowy, kobieta i nastolatka będą dzielić swój czas między domem w Teo, a jednym z mieszkań, które Rosario posiada w Santiago de Compostela. Alfonso pożycza pieniądze od znajomych i wynajmuje mieszkanie, które znajduje się zaledwie 300 metrów od mieszkania byłej już żony. W czerwcu stan Rosario ponownie ulega pogorszeniu. Prosi Alfonso o pomoc w opiece nie tylko nad 12-letnią Asuntą, ale również nad nią samą. Problemy zdrowotne kobiety zbliżają ich do siebie. Mężczyzna co prawda jest zraniony jej zdradą, jednak jako małżeństwo spędzili razem wiele lat i mają wspólną córkę, dlatego chcą żyć jak przyjaciele. Alfonso obiecuje, że się nimi zaopiekuje, stawia jednak jeden warunek. Romans, przez który rozpadło się ich małżeństwo, musi natychmiast zostać zakończony. Rosario godzi się na to, jednak ciągle myśli i czasem spotyka się z tym mężczyzną. Alfonso spełnia swoją obietnicę i prawie codziennie cała trójka spędza część dnia razem. Zazwyczaj spotykają się w mieszkaniu Alfonso, jedzą wspólnie obiad, oglądają telewizję, grają w karty, spędzają ten czas tak jak kiedyś, gdy jeszcze ich małżeństwo istniało. Gdy nadchodzą wakacje, Asunta wyjeżdża kilka razy. 10 lipca jedzie nad Ocean Atlantycki do miejscowości oddalonej o 70 km od jej domu, po czym wraca 17 lipca. 31 lipca matka chrzestna zabiera ją do innej miejscowości, oddalonej o 90 km od Teo i spędza z nią 3 tygodnie. Asunta wraca do domu 20 sierpnia. Kolejny wyjazd wakacyjny ma miejsce we wrześniu. Asunta wraz ze swoją opiekunką udaje się do niewielkiej miejscowości 40 km na północ od Teo i spędza tam tydzień. Mimo tego, że jest to okres wakacyjny, między wyjazdami nastolatka dalej powinna uczęszczać na wszystkie zajęcia pozalekcyjne, lekcje tańca, gry na pianinie itd. Jednak w ostatnich miesiącach dwunastolatka opuszcza kilka z nich. Jest to spowodowane przede wszystkim silną alergią oraz przeziębieniami. 21 września 2013 roku Asunta i Rosario przybywają do mieszkania Alfonso. Mama i córka oglądają w salonie Simpsonów, podczas gdy Alfonso przygotowuje dla nich obiad. Mężczyzna bardzo lubi gotować i na ten dzień zaplanował jajecznicę z pieczarkami i bekonem. Na przykład w okresie szkolnym Alfonso co piątek przygotowuje dla córki jej ulubione danie, aby wynagrodzić jej pracowity tydzień. Jest to spaghetti z oliwą, czosnkiem i pietruszką. Rodzina je obiad, a następnie wspólnie spędza czas na grze w karty. O godzinie 17:20 Asunta wraz z matką wracają do swojego mieszkania, tego oddalonego o 300 metrów. O godzinie 19:00 Rosario postanawia pojechać do domu w Teo, podczas gdy córka zajmie się odrabianiem lekcji. Kobieta wraca o 21:30, jednak nastolatki nie ma w mieszkaniu. Rosario dzwoni na jej komórkę, jednak ta nie odbiera. Następnie dzwoni do Alfonso, ten jednak nie widział się z Asuntą po tym, jak obie wyszły z jego mieszkania o 17:20. Mówi, że po obiedzie w ogóle nie opuszczał swojego mieszkania. Rosario dzwoni więc do przyjaciół dwunastolatki z pytaniem, czy widzieli się z nią tego wieczoru. Nikt jednak jej nie widział. Rodzice dziewczynki nie zamierzają czekać i udają się na komisariat policji. Zgłoszenie zostaje przyjęte o 22:20, czyli niecałą godzinę po tym, gdy mama nastolatki odkryła, że jej córki nie ma w mieszkaniu. Rosario i Alfonso opowiadają policji o tym, jak spędzili ten dzień i kiedy ostatni raz widzieli Asuntę. Policja przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu, jednak rodzice upierają się przy tym, że dwunastolatka nie zaginęła, a została porwana.
policja nie widzi ku temu żadnych przesłanek. Mieszkanie wyglądało normalnie, nie było żadnych śladów walki. Jednak ludzie różnie reagują w stresie. Ponadto matka nastolatki jest prawnikiem i może liczy na to, że kwalifikacja czynu jako porwanie, a nie zaginięcie, będzie miała decydujący wpływ na sposób prowadzenia poszukiwań córki. Policja cierpliwie rozmawia ze zdenerwowanymi rodzicami, aby uzyskać od nich jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach. Funkcjonariusze rozpoczynają swoją pracę. Tymczasem Rosario i Alfonso udają się do mieszkania kobiety wraz z policjantami. Po drodze Alfonso mówi do jednego z nich: „Myślę, że moja córka umrze, ale nie wspominaj o tym jej matce”. O godzinie 1:30 nad ranem policja otrzymuje zgłoszenie. Dwóch mężczyzn, którzy szli leśną ścieżką na obrzeżach miejscowości Teo, zgłaszają, że odnaleźli ciało młodej dziewczyny. Gdy funkcjonariusze docierają na miejsce, dostrzegają ciało nastolatki o cechach azjatyckich, ubrane w białą koszulkę i ciemne spodnie. Policjanci stwierdzają, że ciało dziewczyny w białej koszulce wydaje się unosić nad ziemią, jak kwiat. Od tej pory śledztwo przybiera kryptonim Lilia Wodna. Ciało dziewczyny znajduje się zaledwie metr od leśnej, nieoświetlonej drogi. Ręce i nogi są związane pomarańczową liną. Na ciele nie ma żadnych oznak przemocy fizycznej ani walki, nie ma również śladów wleczenia. Koroner, który bada ciało na miejscu jego odnalezienia, stwierdza, że jest ono zimne w dotyku. Nie decyduje się jednak na wprowadzenie termometrów w odbyt, co pozwoliłoby na dokładne określenie czasu zgonu, ponieważ podejrzewa napaść seksualną, a wprowadzenie termometru mogłoby zniszczyć ważne dowody. W przyszłości koroner będzie za to mocno skrytykowany przez prawników, ponieważ nie wziął pod uwagę innej możliwości sprawdzenia temperatury zwłok. Okazuje się, że była również możliwość wprowadzenia termometru w ucho nastolatki. Miejsce odnalezienia ciała jest oddalone o 5 km od domu Rosario i Asunty w Teo. O 4 rano policja informuje rodziców Asunty, że najprawdopodobniej odnaleźli jej ciało. Śledczy postanawiają natychmiast przeszukać dom w Teo, w którym mogą być jakieś wskazówki na temat tego, co działo się z Asuntą poprzedniego dnia. Rosario i Alfonso są w szoku. Matka nastolatki chce zostać w mieszkaniu w Santiago de Compostela. Powtarza ciągle, że Asunta i tak zaraz wróci. Wierzy, że odnalezione ciało nie należy do jej córki. W końcu bardzo niechętnie wybiera się wraz z policjantami do domku w Teo. Gdy docierają na miejsce, śledczy proszą ją, aby niczego nie dotykała, aby nie zatrzeć ewentualnych śladów. Kobieta bardzo źle się czuje i prosi, aby pozwolono jej iść do łazienki na piętrze. Gdy Rosario idzie na górę, jeden z policjantów chwilę później podąża za nią. Widzi, że matka Asunty udaje się nie do łazienki, ale do pokoju. Siada na łóżku i sięga do kosza na śmieci. Kobieta miała niczego nie dotykać. Policjant natychmiast reaguje i każe jej odłożyć kosz. Policjant zagląda do kosza, w którym znajdują się różne papiery, zużyte chusteczki, maseczka, rękawiczki lateksowe oraz pomarańczowa lina. Funkcjonariusz od razu przypomina sobie opis odnalezionego kilka godzin temu ciała. Ręce i nogi dziewczyny były przecież związane pomarańczową liną. Rosario bardzo nerwowo i niespójnie tłumaczy zawartość kosza. Wspomina coś o chusteczkach, które zostały zużyte przez Asuntę. Może to być przypadek, jednak jest to już kolejny znak dla policji, że należy przyjrzeć się rodzicom nastolatki. O 7 rano ciało zostaje zabrane z miejsca jego odnalezienia i przekazane do dalszych badań. Wkrótce potwierdza się najgorsze. Ciało należy do 12-letniej Asunty Basterra. Śledczy postanawiają przejrzeć monitoringi znajdujące się w okolicy mieszkania Rosario i oddalonego o 300 metrów mieszkania Alfonso w Santiago de Compostela. 21 września o godzinie 14 Asunta mija kamerę banku, kierując się w stronę domu ojca, gdzie razem z mamą i tatą mają zjeść obiad. Ta sama kamera uchwyca nastolatkę wraz z matką o 17:20, gdy wracają z mieszkania Alfonso.
10 minut później tą samą drogę pokonuje ojciec dziewczynki. Co dziwne, Alfonso przecież zeznał, że 21 września nie wychodził już z domu po obiedzie. Mówił, że gdy Rosario i Asunta opuściły jego mieszkanie, zajął się gotowaniem klopsików oraz czytaniem. Następnie policjanci chcą prześledzić drogę Rosario do domu w Teo. Natrafiają na nagranie z monitoringu z jednej ze stacji benzynowych znajdujących się na tej trasie. O godzinie 18:22 widoczny jest samochód Rosario, ale w środku znajduje się również jej córka. To całkowicie zaprzecza osi czasu przedstawionej przez matkę nastolatki. Rosario mówiła przecież, że sama udała się do Teo, a mieszkanie w Santiago de Compostela opuściła o 19:00. Oboje zostają wezwani na komisariat, a po zapoznaniu się z nagraniami nieco zmieniają swoją historię. Rosario przyznaje, że faktycznie zabrała córkę do Teo tego dnia, ale krótko potem zawiozła ją z powrotem do mieszkania w Santiago de Compostela, gdzie miała odrabiać lekcje. Mówi, że następnie udała się do sklepu sportowego, aby kupić dla córki piłkę potrzebną do lekcji baletu. Gdy była już na miejscu, zdała sobie sprawę, że nie wzięła ze sobą torebki, którą najprawdopodobniej zostawiła w domu w Teo. Wtedy wróciła po torebkę, a w drodze powrotnej do Santiago de Compostela postanowiła zatankować. Jednak do tego nie doszło, ponieważ zdała sobie sprawę, że nie ma ze sobą swojej karty rabatowej. Dopiero wtedy wróciła do swojego mieszkania. Rosario przeprasza policję za te niedomówienia. 21 września, gdy przyszła z Alfonso na komisariat, uznała, że takie szczegóły nie mają przecież znaczenia. Najważniejszy jest fakt, że Asunta powinna była być w mieszkaniu w Santiago de Compostela, a wiadomo, że w przypadku zaginięcia czy też uprowadzenia liczy się każda minuta. Dlatego uznała, że takie szczegóły tylko wydłużyłyby proces składania zgłoszenia. Alfonso również przyznaje, że faktycznie wyszedł na krótką chwilę z domu, ale nie mówił o tym, bo myślał, że takie szczegóły nie mają wpływu na poszukiwania jego córki. Zaginięcie dziecka na pewno jest szokujące dla każdego rodzica. Ludzie będąc pod wpływem tak silnych emocji różnie reagują, dlatego należy zachować otwarty umysł i dalej prowadzić śledztwo, a także czekać na wyniki sekcji zwłok. 22 września jest niedziela. Rodzina i przyjaciele Alfonso i Rosario wspierają ich tak, jak tylko potrafią. Starają się, aby nie byli sami. Ojciec Asunty cały czas zamartwia się tym, czy jego córka cierpiała przed śmiercią i ciągle o tym mówi. Rzuca się w ramiona bliskich i zrozpaczony upewnia się, czy Asunta była szczęśliwa w ostatnich dniach swojego życia. Rosario niewiele mówi. Cały czas siada i wstaje, nie może sobie znaleźć miejsca. Jej ciało cały czas drży, mimo że nie jest zimno. Ich rozpacz potęguje fakt, że co chwilę przesłuchuje ich Guardia Civil. Uważają, że są źle przez nich traktowani, a przesłuchania prowadzą w sposób sugerujący, że to oni są winni śmierci ich 12-letniej córki. W międzyczasie dzwoni do nich psycholog. Uspokaja Alfonso i Rosario i informuje, żeby się nie bali, ponieważ takie przesłuchania to normalna procedura. Śledczy zawsze z największą surowością muszą przepytać najbliższy krąg rodziny i znajomych ofiary. Jednak rodzice nastolatki są zszokowani całą tą sytuacją i nie mieści im się w głowie to, że funkcjonariusze nie potrafią okazać im nawet odrobiny empatii. Ciało Asunty zostało znalezione o 1:30 nad ranem, a o 7:00 rano przewiezione do badań. Wszyscy niecierpliwie czekają na wyniki sekcji zwłok. Alfonso próbuje się czegoś dowiedzieć dzięki swoim znajomościom. W końcu kontaktuje się z nim dyrektor gazety, dla której pracuje. Udało mu się dowiedzieć, że sekcja zwłok się zakończyła, ale lekarze niczego nie znaleźli. Alfonso jest wściekły, przecież 12-latka nie mogła umrzeć od tak, musi być jakaś przyczyna. Kontaktuje się więc z psycholog, która kilka godzin wcześniej uspokajała zrozpaczonych rodziców. Prosi, aby ta czegokolwiek dowiedziała się na temat sekcji. Psycholog po krótkim czasie odzwania i potwierdza, że sekcja zwłok się zakończyła, jednak żadne informacje nie zostaną przekazane rodzicom.
Zgodnie z procedurą, lekarze przygotowują raport z sekcji, który następnie jest przekazywany policji, a następnie policja przekazuje go sędziemu. Dopiero wtedy sędzia decyduje o tym, komu i jakie informacje można przekazać. Dlatego też rodzice muszą skontaktować się z sędzią, bo ani lekarze, ani policja nic nie mogą im powiedzieć. Po zakończonej rozmowie telefonicznej jeden ze znajomych przypomina Rosario i Alfonso, że skoro sekcja zwłok się zakończyła, ciało niedługo zostanie im zwrócone i czas zaplanować pochówek dwunastolatki. Na te słowa rodzice patrzą na swoich bliskich zszokowanym wzrokiem. Wydaje się, że to już dla nich za dużo. Oboje przeszli za wiele i wyglądają tak, jakby powoli odchodzili od zmysłów. Około 22:00 Rosario wybucha. Jest zrozpaczoną matką, która właśnie straciła dziecko i mimo, że minęło już wiele godzin, dalej nie wie, co się z nią stało. Mówi, że w ogóle nie spała i nie może dłużej zostać w mieszkaniu, które dzieliła z córką. Mówi, że za chwilę weźmie siekierę i zniszczy fortepian Asunty znajdujący się w salonie, który za każdym razem, gdy na niego spojrzy, przypomina jej o tej tragedii. Dla niej to już stanowczo za dużo. Ponadto sprawa śmierci Asunty natychmiast została nagłośniona w mediach, a pod jej mieszkaniem cały czas czekają dziennikarze. Bliscy rodziny ponownie dzwonią do psycholog, informują, że Alfonso i Rosario zabierają do siebie na noc. Psycholog informuje, że należy skontaktować się z policją, aby podać adresy, pod którymi będzie można ich zlokalizować. Znajomi proszą, aby Rosario zabrała swoje rzeczy osobiste, na co ta zaczyna krzyczeć. Mówi, że nie może wejść do żadnego pokoju, po prostu nie może tam wejść. Matka Asunty cała się trzęsie. Bliscy zabierają więc kilka jej rzeczy i pomagają rodzicom przedrzeć się przez tłum dziennikarzy i zabierają ich do swoich domów. Tymczasem śledczy przeglądają wszystkie dostępne monitoringi znajdujące się na drodze, którą Rosario pokonała w dniu zaginięcia córki, czyli 21 września 2013 roku. W sumie śledczym udaje się zlokalizować 33 kamery uchwycające punkty na podanej trasie i na żadnej z nich nie widać samochodu Rosario. Jak zapewne pamiętacie, matka Asunty zmieniła pierwszą wersję tego, co działo się po południu 21 września. Kobieta przyznała, że wraz z córką pojechała do Teo, ale szybko ją odwiozła, po czym sama pojechała do sklepu sportowego, gdzie miała kupić piłkę do baletu. Gdy zorientowała się, że nie ma torebki, wróciła po nią do domu w Teo. Następnie, jadąc do mieszkania w Santiago de Compostela, wstąpiła na stację benzynową, jednak ostatecznie nie zatankowała, ponieważ nie miała ze sobą karty rabatowej. Żadna z 33 kamer nie potwierdza tej wersji, dlatego śledczy postanawiają prześledzić aktywność telefonów komórkowych całej trójki, aby ustalić wersję zgodną z dowodami. Przesłuchują również bliskich i znajomych Asunty, a także sprawdzają wiadomości i połączenia w telefonie nastolatki. Jest to dość skomplikowana sprawa. Żeby nie przeskakiwać z jednego obszaru śledztwa do drugiego, przedstawię Wam teraz całą oś czasu, jaką nakreśliła policja dzięki dowodom i zeznaniom, jakie zebrała podczas całego dochodzenia. Wiemy już, że monitoring z banku potwierdza, że Asunta o 14:00 idzie do mieszkania ojca, a o 17:20 opuszcza go wraz z matką i razem idą w stronę swojego mieszkania. O godzinie 17:25 nastolatka wysyła wiadomość tekstową do znajomych o treści: teraz żegnam się, bo mam zamiar odrobić lekcję. Ta wiadomość zostaje wysłana z mieszkania Rosario i Asunty. O 17:30 Alfonso opuszcza swoje mieszkanie. O 17:38 z iPhone'a Asunty zostaje zarejestrowana ostatnia aktywność tego dnia. Jest to połączenie do domowej sieci Wi-Fi. O 17:43 z telefonu stacjonarnego w mieszkaniu Asunty i Rosario wychodzą trzy połączenia na komórkę Rosario. Żadne z nich nie zostaje odebrane. Matka nastolatki później tłumaczy ten fakt tym, że Asunta próbowała się do niej dodzwonić, aby pospieszyć ją w przygotowaniach do wyjazdu do domu w Teo. O 18:12 Rosario widoczna jest na kamerze, która uchwyca ją, gdy ta wchodzi do garażu w swoim mieszkaniu. O 18:18
Assunta widziana jest przez jej koleżankę niedaleko mieszkania matki i ojca w towarzystwie Alfonso. O 18.22 samochód Rosario z Assuntą w środku widoczny jest na rondzie w Santiago de Compostela. Kieruje się on w stronę miejscowości Teo, a nagranie to pochodzi z monitoringu jednej ze stacji benzynowych. O 18.35 docierają do domku w Teo. Świadczy o tym rejestr zainstalowanego alarmu domowego. O tej właśnie godzinie został wprowadzony kod bezpieczeństwa. O 19.29 Rosario przegląda internet w domu w Teo za pomocą swojego telefonu. Kobieta szuka informacji na temat hiszpańskiego pisarza. Przegląda kilkadziesiąt stron na jego temat. Potem albo z powodu wyczerpania baterii, albo z powodu dobrowolnego wyłączenia telefonu, sesja odbioru danych pozostaje zamknięta. Po godzinie 20 mężczyzna mieszkający obok domu Rosario i Assunty w Teo widzi, jak Rosario zamyka bramę domu i zbiera się do wyjazdu. Podchodzi wtedy do niej, aby zamienić kilka słów z sąsiadką. Kobieta opuszcza szybę pasażera i zamienia z nim kilka słów. W środku dostrzega tylko Rosario. Kobieta żegna sąsiada, informując go, że musi już wracać, ponieważ zostawiła nastolatkę samą w mieszkaniu w Santiago de Compostela. Podczas przesłuchania tego sąsiada mówi on, że Rosario rozmawiała z nim tak jak zwykle, zachowywała się zupełnie normalnie. Żadne kamery nie uchwycają jednak jej powrotu do domu. O 20.43 Alfonso dzwoni kilkanaście razy ze swojego mieszkania na telefon stacjonarny w mieszkaniu Rosario i Assunty. Następnie wykonuje 5 połączeń na komórkę Rosario, a później 4 połączenia na komórkę córki. Żadne z nich nie zostaje odebrane. Jest to pierwsza aktywność jego telefonu od godziny 12. O 21.40, czyli godzinę później, Rosario dzwoni z telefonu stacjonarnego z mieszkania w Santiago de Compostela do mieszkania Alfonso. O 21.52 telefon Rosario znów łączy się do sieci. Dalej znajduje się ona w mieszkaniu w Santiago de Compostela i odbiera SMS-a. O 22.20 rodzice Assunty pojawiają się na komisariacie i zgłaszają uprowadzenie córki. Ponieważ policja ma mocne dowody na to, że Rosario znów ich okłamała, mimo że już miała szansę na zmianę zeznań dotyczących tego, co działo się 21 września, postanawiają ją aresztować. W związku z tym, że szef patologii twierdzi, że ciało nastolatki nie nadaje się już do przeprowadzenia drugiej sekcji zwłok, a zostały pobrane wszelkie próbki potrzebne do dokonania kolejnych badań, ciało zostaje zwrócone rodzicom. 24 września ciało Assunty zostaje skremowane. Zaraz po ceremonii kremacji Rosario zostaje aresztowana, dlatego też nie będzie mogła uczestniczyć w pogrzebie córki. Alfonso Basterra uczestniczy w pogrzebie i zostaje aresztowany kolejnego dnia, czyli 25 września. 25 września Alfonso i Rosario przebywają razem całą noc w jednym z pomieszczeń w siedzibie Guardii Civil. Podobno zazwyczaj się to nie zdarza, jednak w tym przypadku sędzia śledczy wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich dźwięków tej nocy. Guardia Civil liczy na to, że ta noc może być kluczem do ostatecznego wzmocnienia ich podejrzeń. W sumie nagrano 10 godzin, podczas których wyraźnie widać, że Alfonso i Rosario domyślają się, że mogą być nagrywani. Rozmawiają niewiele, głównie niesłyszalnym dla kamer szeptem. Dwa wychwycone zdania w październiku wyciekają do mediów. Rosario mówi do byłego męża następujące słowa. Ty i twoje gierki, miałeś czas, aby się tego pozbyć? Na co Alfonso odpowiada, cicho, mogą nas słuchać. 27 września dochodzi do drugiego przeszukania domu w Teo. Podczas gdy śledczy wykonują swoją pracę, jeden z policjantów nagrywający cały proces rejestruje pewną scenę. Rosario wraz ze swoim adwokatem i kilkoma śledczymi stoi na ganku i pali papierosa. W pewnym momencie kobieta głośno śmieje się kilka razy. To nagranie szybko trafia do mediów, a reporterzy chętnie komentują całą tą sytuację. Ostro krytykują kobietę, a jej śmiech traktują jako znak jej chłodu i dystansu do córki.
Na te doniesienia natychmiast odpowiada prawnik Rosario, który był przy całej tej sytuacji. Mówi, że kobieta od 3 dni nieustannie płakała i poważnie się o nią martwił. W momencie, gdy paliła papierosa, postanowił opowiedzieć jej kilka zabawnych anegdot o bataliach sądowych, które stoczył jej ojciec, który przecież również był prawnikiem. Dlatego kobieta roześmiała się i nie ma w tym nic dziwnego. W kolejnych dniach rodzice Asunty są wielokrotnie przesłuchiwani. Oboje łamiącym głosem opowiadają o swojej córce z czułością i smutkiem. Mówią o adopcji, o ich wspólnym życiu, sukcesach Asunty w szkole i o tym, jak była zdolna. Opowiadają także o rozwodzie i o tym, jak dzielili się wychowaniem córki po rozstaniu. Mówią, że Asunta była dla nich najważniejsza. Bliscy, rodzina, nauczyciele oraz opiekunka Asunty zgodnie twierdzą, że Alfonso, Rosario i Asunta tworzyli normalną, kochającą się rodzinę. Rodzice bardzo kochali córkę i mimo burzliwego rozstania utrzymywali przyjacielskie relacje tylko i wyłącznie dla dobra nastolatki. Są oburzeni podejrzeniami policji i cyrkiem, który dzieje się w mediach. Do czasu aresztowania rodziców Asunty śledztwo było utajnione, dlatego też od czasu zmiany zeznań Rosario i Alfonso nikt nie wiedział, jakie dowody zbiera policja i Guardia Civil. Przejdźmy teraz do wyników sekcji zwłok, które zostały ujawnione właśnie kilka dni po aresztowaniu rodziców dwunastolatki. Pod wpływem światła ultrafioletowego na jednym ramieniu koszulki Asunty pojawia się biaława plama. Dalsze badania potwierdzają podejrzenia lekarzy. Jest to nasienie. Na ciele nie ma jednak żadnych oznak napaści seksualnej, dlatego lekarze od początku podejrzewają, że nasienie mogło zostać przeniesione przypadkowo przez osoby, które miały styczność z Asuntą lub jej ciałem w dniu, w którym zginęła. Z tych szczątek biologicznych udaje się wyodrębnić profil DNA, który w pierwszej kolejności zostaje porównany z DNA ojca dziewczyny oraz DNA osób, które znalazły ciało i uczestniczyły w jego przeniesieniu. Kolejną podejrzaną osobą jest bliski przyjaciel Rosario, biznesmen, z którym współpracowała już od dłuższego czasu ze względu na jego znajomość języka francuskiego, co jest niezbędne do rozwijania biznesu w Maroko. W przypadku tego biznesmena również nie potwierdzono zgodności DNA. Po wprowadzeniu profilu DNA do bazy policyjnej znaleziono zgodność. Ślady nasienia należą do mężczyzny, którego nasienie było badane w tym samym czasie w związku z inną sprawą. Chodziło o napaść seksualną, która miała miejsce w Madrycie, a ten mężczyzna o imieniu Ramiro dobrowolnie oddał próbkę, aby wykluczyć go z grona podejrzanych. Ramiro zostaje wezwany na przesłuchanie. Mężczyzna na początku nie może sobie przypomnieć, co robił 21 września, ale jest pewny, że w 2013 roku w ogóle nie był w regionie Galicja. Po zastanowieniu się i przejrzeniu swojego telefonu, wiadomości, które wysyłał i zdjęć, twierdzi, że tego dnia na pewno był w Madrycie, który jest oddalony o 600 km od Santiago de Compostela. Ramiro ma dowody potwierdzające jego alibi. W dniu morderstwa Asunty był wraz ze swoją narzeczoną w centrum handlowym, gdzie odebrał swój garnitur ślubny. Oprócz potwierdzenia odbioru, jeden ze sprzedawców rozpoznaje Ramiro, ponieważ rzadko kiedy ktoś decyduje się na jasno-beżowy garnitur w tych czasach, dlatego też zapadł mu w pamięci. Oprócz tego jego narzeczona wykonała zdjęcie Ramiro, który właśnie odebrał swój garnitur. Niestety nagrania z monitoringu w sklepie z tego dnia zostały usunięte, zgodnie z polityką firmy. Wieczorem mężczyzna był w restauracji z narzeczoną, siostrą i przyjaciółmi, którzy zgodnie to potwierdzają. Siostra Ramiro pokazuje policji zdjęcie z tego wieczoru, wykonane w restauracji, które chwilę później udostępniła na Facebooku i Ramiro jest na tym zdjęciu. Ponadto sprawdzono komórkę mężczyzny i okazuje się, że 21 września jego telefon logował się tylko na terenie Madrytu. Jak więc jest możliwe, że śladowe ilości jego nasienia znalazły się na koszulce Asunty? Niestety, ale doszło do błędu w laboratorium. Koszulka Asunty została wysłana do Madrytu i to właśnie w stolicy prowadzone były badania.
Osoby prowadzące badania nie zastosowały się do wszystkich przewidzianych protokołów jakości. Te same nożyczki, które posłużyły do przecięcia prezerwatywy zawierającej nasienie Ramiro, zostały użyte do przecięcia koszulki Asunte. Przed sądem potwierdza to kilku specjalistów, a także trzech profesorów w dziedzinie chemii analitycznej i genetyki. Przejdźmy teraz do dalszych wyników sekcji zwłok. Śmierć nastolatki nastąpiła w wyniku uduszenia mechanicznego, co można stwierdzić dzięki kilku typowym oznakom, takim jak dyskretne krwawienie nosa czy erozja wewnątrz jamy ustnej, wywołana delikatnym uszkodzeniem zębów, które z kolei zostało wywołane przez nacisk z zewnątrz miękkim przedmiotem. Kolejne objawy to krwotok płucny z pękniętą przegrodą pęcherzykową oraz krwotok w komórkach wyrostka sutkowatego kości skroniowej. Podczas przeszukania domu w Teo policja zebrała różne miękkie przedmioty, na których mogłaby znajdować się ślina Asunty, takie jak maskotki czy poduszki, aby znaleźć przedmiot, którym nastolatka mogła zostać uduszona. Ślinę dwunastolatki, a także DNA jej matki Rosario odkryto na chusteczkach znalezionych w koszu na śmieci, do którego Rosario udała się zaraz po rozpoczęciu przeszukania domu w Teo. Policjant, który ją przyłapał, pamiętał, gdy ta nerwowo tłumaczyła się i wspominała o tych chusteczkach. Mówiła coś o tym, że chusteczki zostały zużyte przez jej córkę, mimo że wcale o nie nie pytał. To pomarańczowe liny wzbudziły przecież jego zainteresowanie. Badania toksykologiczne ujawniają śmiertelną ilość lorazepamu, czyli leku przeciwlękowego wydawanego wyłącznie na receptę. Zwykła dawka tego leku wynosi 400 mg na litr krwi, podczas gdy we krwi Asunty stwierdza się poziom 68 mg na litr, czyli bezpieczna dawka została przekroczona dokładnie 17 razy. Przykładowo, maksymalne poziomy tego leku we krwi u osób dorosłych, które próbowały popełnić samobójstwo, wynosił 60 mg na litr. Według psychiatry sądowego dawka 68 mg na litr w kategoriach medycyny sądowej oznacza trzy niepodważalne rzeczy. Po pierwsze to, że dwunastolatka spożyła co najmniej 27 tabletek. Po drugie, ktokolwiek podał jej ten lek, działał z zamiarem zakończenia jej życia. A po trzecie, od zażycia do śmierci upłynęło maksymalnie 4 godziny. Mówi się o przynajmniej 27 tabletkach, ponieważ Asunta nie strawiła jeszcze całego leku, który połknęła 21 września. W jej żołądku znaleziono niestrawiony pokarm, wymieszany ze zmiażdżonym na proszek lorazepamem. Pokarm działa spowalniająco na trawienie tego leku, dlatego zgodnie z raportem z sekcji zwłok, Asunta zjadła lek w jednej dawce 3 lub 4 godziny przed śmiercią. Asunta o 17.20 widnieje na nagraniu, gdy opuszcza dom ojca, a o godzinie 18.22 jest widoczna na nagraniu ze stacji benzynowej, gdy jedzie z mamą w kierunku miejscowości Teo. Nastolatka siedzi w samochodzie w pozycji wyprostowanej. Dwóch toksykologów oraz szef patologii sądowej zeznaje przed sądem, że jest to całkowicie możliwe, ponieważ lorazepam jest jedną z benzodiazepin o średnim czasie działania. Normalnie zaczyna działać po 25, a nawet po 40 minutach, ale wchłanianie jest zakończone po 2 godzinach. Jest to jednak uśredniony czas, ponieważ każdy organizm reaguje inaczej. Ponadto pokarm stanowi poważną barierę dla trawienia tego leku. Według toksykologów na początku Asunta czuła silną senność, a utrata koordynacji ruchowej była jednym z późniejszych objawów. To jednak nie wszystko. Pobrano kilka włosów Asunty, na których przeprowadzono kolejne badania toksykologiczne. Badania wykazały, że Asunta zażywała lorazepam oraz inny środek przeciwlękowy w mniejszym stopniu w przeciągu ostatnich 3, a nawet 4 miesięcy. Nie da się jednak tego stwierdzić z większą dokładnością, ponieważ wszystko zależy od tego, jak szybko rosną włosy u danej osoby. Czas ten może wahać się od 0,5 do 2 cm na miesiąc, dlatego toksykolodzy jako punkt odniesienia przyjęli uśredniony czas przyrostu, czyli 1 cm na miesiąc.
W zależności od szybkości, z jaką rosły włosy Asunty, mogła ona przyjmować leki przeciwlękowe od 1,5 miesiąca do 6 miesięcy przed śmiercią. Niestety koroner odciął 1 cm włosów u ich nasady, dlatego nie można zbadać, czy i jakie środki zażywała Asunta w ostatnim miesiącu życia. Zanim jednak policja skonfrontuje tą wiedzę z rodzicami, najpierw należy sprawdzić, czy którekolwiek z nich kupowało lorazepam, który jest dostępny tylko i wyłącznie na receptę. Szybko okazuje się, że Rosario już od dawna zażywała lorazepam, którego najbardziej znanym znakiem towarowym jest Orfidal. Recepty były realizowane raz przez Rosario, a raz przez Alfonso. W samym lipcu ojciec Asunty nabył 125 tabletek. Rodzice dwunastolatki potwierdzają, że kupowali ten lek. Rosario od dawna chodziła na konsultacje psychiatryczne i miała przyjmować Orfidal 3 razy dziennie. Alfonso na początku kłamie co do ilości zakupionego leku, jednak dowody są jednoznaczne i w końcu przyznaje, że faktycznie mógł kupić 125 tabletek, ale kto by pamiętał dokładną ilość. Tak jak już wspomniałam, policja nie zdradza od razu, jakie dowody do tej pory zostały zgromadzone. Wyniki sekcji zwłok, niektóre zeznania, czy też kolejne nagrania z monitoringów zaprzeczające wersji Alfonso i Rosario nie zostają im przedstawione naraz. Podczas przesłuchań policja odkrywa kolejne karty powoli i obserwuje, jak para zmienia swoje zeznania wraz z każdym kolejnym dowodem zaprzeczającym ich wersji. Podczas jednego z przesłuchań Rosario policjanci podejmują temat jednej wiadomości tekstowej wysłanej na początku lipca z telefonu dwunastolatki o treści: „Jestem zdenerwowana. Dzisiaj próbowali mnie zabić”. Rosario opowiada wtedy o wydarzeniach, które miały miejsce w nocy z 4 na 5 lipca. Mówi, że o świcie usłyszała dziwne dźwięki z pokoju córki. Gdy otworzyła drzwi do jej pokoju, zastała przerażającą scenę. Zamaskowany mężczyzna zaciskał ręce na szyi dwunastolatki. W sumie sama nie jest pewna, czy zaciskał je na szyi, czy trzymał ją po prostu w pasie. W każdym razie, gdy ten mężczyzna tylko zobaczył Rosario, zaczął uciekać. Kobieta postanowiła, że nie będzie tego zgłaszać na policji, ponieważ jak sama mówi, jest pewna, że był to tylko złodziej i chciał jedynie ukraść kosztowne rzeczy, dlatego nie chciała jeszcze bardziej denerwować Asunty, aby ta mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu. Twierdzi, że mężczyzna wszedł do ich domu, ponieważ córka pozostawiła klucze w drzwiach od zewnętrznej strony. Tą wersję potwierdza koleżanka Asunty, do której ta wiadomość została wysłana. Dziewczynka twierdzi, że była przekonana, że jej koleżanka wtedy żartowała. Według Rosario to zdarzenie miało miejsce w nocy z 4 na 5 lipca, a akurat 5 lipca Alfonso w okolicznej aptece kupuje kolejnych 50 tabletek, czyli ilość, która przy dawce 3 tabletek dziennie powinna starczyć na kolejne 16 dni. Kolejny zakup ma miejsce 17 lipca, czyli dokładnie tego dnia, gdy Asunta wraca z 7-dniowego pobytu nad oceanem. Jednak Alfonso tego samego dnia, 17 lipca, wraca ponownie do apteki. Informuje, że zgubił opakowanie, które kupił kilka godzin wcześniej i farmaceuta sprzedaje mu kolejnych 25 tabletek. Podczas przesłuchania psychiatry Rosario, który przypisywał jej ten lek, wychodzi na jaw informacja, że Rosario pod koniec lipca żaliła się mu, że przez cały miesiąc nie zażyła nawet jednej tabletki. Często korzystała z pomocy Alfonso i to on chodził z jej receptą do apteki. Jednak w lipcu jej były mąż postanowił, że Rosario musi odstawić leki i przez cały miesiąc nie dał jej nawet jednej tabletki. W związku z tym psychiatra ponownie przypisał jej lorazepam. Po ujawnieniu wyników sekcji zwłok na komisariat zgłasza się kilka osób, które postanawiają opowiedzieć o dziwnych incydentach, które związane są ze stanem zdrowia Asunty. Jeden z nauczycieli wspomina rozmowę z Rosario na temat zdrowia jej córki. Ta odpowiedziała, że dwunastolatka cierpi na alergię i dostaje silne leki przeciwhistaminowe, dlatego może zachowywać się dość dziwnie. Gdy inny nauczyciel rozmawiał z Asuntą na temat jej dziwnego samopoczucia, zapytał ją bezpośrednio, czy czuje się tak z powodu alergii.
Nastolatka zaprzeczyła wtedy, że ma jakąkolwiek alergię. Nauczyciel gry na pianinie zeznaje, że 9 lipca dziewczynka przybyła na lekcję w bardzo dziwnym stanie. Była ospała, nie mogła na niczym się skupić. Wyglądała tak, jakby lunatykowała. Dwunastolatka mówiła, że tej nocy spała u swojego ojca. Inny nauczyciel zeznaje, że gdy Asunta po raz kolejny przyszła na lekcję prawie nieprzytomna 22 lipca, zaczął wypytywać ją, czy bierze jakieś leki. Asunta powiedziała wtedy, że jej matka podaje jej jakiś biały proszek. W sierpniu dwunastolatka opuszcza kilka lekcji baletu. Rodzice usprawiedliwiają jej nieobecność tym, że ich córka jest przeziębiona. Co dziwne, dokładnie dzień przed pierwszą opuszczaną lekcją Alfonso kupuje w aptece 50 tabletek lorazepamu. W sumie nauczyciele opowiadają o kilku sytuacjach, w których dwunastolatka opuszczała zajęcia lub przychodziła na nie w tym dziwnym stanie. Wspominają też o tym, że kilka dni przed śmiercią skarżyła się na dziwny posmak w ustach. Podczas przesłuchań Rosario i Alfonso zgodnie zaprzeczają, aby kiedykolwiek podali córce lek przeciwlękowy z lorazepamem. Potwierdzają, że Asunta mogła wspomnieć o białym proszku nauczycielom, ponieważ gdy miała brać leki, zawsze były one najpierw miażdżone przez rodziców. Po prostu dwunastolatka nie chciała połykać całych tabletek. Oboje twierdzą, że dziewczyna cierpiała na sezonowe epizody nieżytu nosa, dlatego przyjmowała dwa leki przypisane przez pediatrę i całkowicie bezpieczne dla dzieci w jej wieku. Ponadto, w przypadku gdy objawy alergii nasilały się i te dwa przepisane leki nie działały, pediatra zlecił im podawanie leku przeciwhistaminowego, po którym właśnie Asunta popadała w dziwny stan ospania, otępienia, właśnie taki, o którym wspominali nauczyciele. Myślę, że nie trudno się domyślić, że w tym momencie pediatra Asunty zostaje wezwany na przesłuchanie. Lekarz nie tylko kategorycznie zaprzecza, aby diagnozował u nastolatki alergię, ale również twierdzi, że nigdy nie przypisywał jej leków przeciwhistaminowych. Po zapoznaniu się z wynikami sekcji zwłok, sędzia decyduje się na zmianę kwalifikacji oskarżenia z zabójstwa na morderstwo. Przestępstwo zabójstwa występuje, gdy jedna osoba powoduje śmierć drugiej. Mamy tu do czynienia zarówno z zabójstwem umyślnym, jak i nieumyślnym, na przykład w wyniku wypadku samochodowego lub błędu lekarza. Morderstwo z kolei jest to poważniejsze zabójstwo ze względu na okoliczności, w jakich się odbywa. Istnieją trzy założenia, które powodują zmianę kwalifikacji z zabójstwa na morderstwo. Pierwsze założenie po hiszpańsku nazywa się alebosia, a na polski można je przetłumaczyć jako zdrada lub perfidia. Ma ona miejsce, gdy do zabójstwa dochodzi przy użyciu środków mających na celu pozbawienie ofiary możliwości obrony, na przykład podczas snu, poprzez zabranie ofiary w miejsce, gdzie nie będzie mogła prosić o pomoc, czy na przykład poprzez odurzenie jej jakimiś środkami. Drugie założenie to okrucieństwo, które występuje, gdy cierpienie ofiary jest celowo zwiększone. Dochodzi wtedy do nadużyć, które nie są potrzebne do tego, aby zadać śmierć swojej ofierze. Trzecie założenie to nagroda lub obietnica i występuje, gdy agresor działa w celu uzyskania jakiegoś wynagrodzenia. Zarówno dotyczy to motywów ekonomicznych, jak i dążenia do spełnienia jakiejś obietnicy. Przejdźmy teraz do wyników badania lin. Lin, które znaleziono przy ciele Asunty, jak i lin, które znaleziono w koszu na śmieci w domu w Teo. Badacze po ich porównaniu stwierdzają, że są one bardzo podobne pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych, jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy pochodziły one z tej samej szpuli. Co dziwne, na linach, którymi były związane kończyny dwunastolatki, nie odnaleziono żadnych śladów DNA. Oznacza to, że morderca najprawdopodobniej używał rękawiczek. Jak pamiętacie, w koszu na śmieci również znajdowały się rękawiczki, nie znalazłam jednak żadnych informacji na temat tego, czy były one badane i czy dałoby się w ogóle stwierdzić, że te rękawiczki miały bezpośredni kontakt z linami. Dużo mówiłam o przeszukaniach w domu Rosario, ale mieszkanie Alfonso także było kilka razy przeszukiwane. Mieszkanie o powierzchni 60 m2 jest bardzo skąpo umeblowane. Znajdują się tam dwie komody i dwie szafy.
Alfonso po rozwodzie zakończonym w lutym przez 7 miesięcy nie zdążył zająć się urządzaniem swojego mieszkania. Na początku nie znaleziono nic ciekawego, jednak śledczy wrócili tam ponownie. Było to spowodowane tym, że nie odnaleziono drugiego telefonu Alfonso oraz jego prywatnego komputera. W końcu jednak zdjęto pieczęć policyjną, ponieważ stwierdzono, że raczej nie znajdą tam już nic ciekawego. Podczas przeszukań Alfonso zachowuje zarozumiałą i wyzywającą postawę. Ostatecznie śledczy wracają tam po raz trzeci na początku stycznia 2014 roku. Po otworzeniu drzwi od razu rzuca im się w oczy laptop oparty o ścianę zaledwie 2 metry od drzwi. W mieszkaniu pojawia się również drugi telefon Alfonso. Po sprawdzeniu obu urządzeń okazuje się, że wszystkie pliki zostały usunięte. Ekspertom udaje się odzyskać dużą część plików z obu urządzeń. Eksperci przekazują do prokuratury 15 zdjęć Asunty, które wydają im się bardzo niepokojące. Na 2 z nich Asunta ubrana jest tylko w gorset i kabaretki. Nastolatka leży na fotelu z nogami zadartymi do góry, ma lekko rozchylone usta i patrzy w obiektyw, w ich mniemaniu w sugestywny sposób. Na kolejnym ujęciu dziewczynka leży w podobny sposób, ale w tym przypadku jej nogi są mocno rozchylone. Są również zdjęcia Asunty wykonane, gdy ta śpi, oraz zdjęcia, w których jest owinięta bardzo ciasno kołdrą, co również wydaje się co najmniej niepokojące. Kolejne podejrzenia dotyczą treści pornograficznych znalezionych w laptopie Alfonso. Duża część tych treści dotyczy azjatyckich kobiet, niektóre z nich wydają się być nieletnie, jednak nie da się tego potwierdzić. Gdy tylko ta informacja dociera do mediów, ojciec Asunty szybko zostaje osądzony przez opinię publiczną. Asunta czasami nocowała u ojca, dlatego też w jego mieszkaniu miała kilka rzeczy osobistych, takich jak szczoteczka do zębów, kapcie, stroje baletowe oraz bielizna. Na majtkach 12-latki znaleziono DNA jej ojca. DNA pochodzi z jakichś płynów ustrojowych, wykluczono jednak, że jest to nasienie. Co do telefonu należącego do Alfonso, wydaje się, że wszystkie wiadomości z 20 i 21 września, które wymienił z Rosario za pomocą aplikacji WhatsApp, zostały usunięte. Rosario również nie miała w telefonie wiadomości wysłanych do byłego męża z tych dni. Nie udało się jednak ich odzyskać. W lutym 2015 roku wybucha kolejna afera medialna, i dotyczy zdjęć, jakie wykonał Alfonso Basterra podczas pogrzebu córki. Mężczyzna wykonał 7 ujęć, gdzie próbował uchwycić swoją twarz odbijającą się od szyby, przez którą obserwował trumnę córki oraz złożone kwiaty. Zdjęcia trafiają do mediów, a opinia społeczna uważa, że są one bardzo niesmaczne i nietaktowne. Psycholodzy twierdzą, że są one bardzo narcystyczne, a nawet podejrzewają, że bardziej niż cierpienie ojca po stracie córki, przypominają one trofeum mordercy. Proces sądowy rozpoczyna się 28 września 2015 roku, czyli 2 lata od śmierci 12-letniej Asunty. W Hiszpanii ława przysięgłych powoływana jest w wybranych procesach i ma za zadanie pomóc sędziemu w podjęciu decyzji. Ława przysięgłych pojawia się w procesach związanych z oskarżeniem o np. zastraszenie, oszustwo, wymuszenie, naruszenie miru domowego, zabójstwo, morderstwo oraz inne. Ich zadanie polega na wypełnieniu kwestionariusza zawierającego wszystkie najważniejsze fakty w danej sprawie. Mają oni zdecydować oraz uzasadnić swoją odpowiedź na temat tego, czy na podstawie tego, co usłyszeli na sali rozpraw, uważają, że dane fakty zostały udowodnione, czy nie. W kwestionariuszu znajduje się również pytanie na temat tego, czy uważają, że oskarżony jest winny, czy niewinny. W procesie oskarżającym Rosario i Alfonso, ława przysięgłych ma decydować na temat 5 następujących faktów. Po pierwsze, istnienie wspólnego planu. Ławnicy muszą zdecydować, czy udowodnione zostało, że 21 września Rosario, Alfonso i Asunta razem jedli obiad w domu ojca.
Do porcji nastolatki rodzice podali toksyczną ilość sproszkowanego środka przeciwlękowego z zamiarem odurzenia córki, a następnie uduszenia jej. Tutaj warto przypomnieć, że podczas sekcji ustalono, że Asunta przyjęła przynajmniej 27 tabletek podczas posiłku między godziną 15 a 17. Rodzice dziewczyny od początku zgodnie twierdzą, że w tym czasie razem przebywali w mieszkaniu Alfonso i razem spożywali obiad. Drugi fakt dotyczy podróży do domu w Teo. Ławnicy muszą tutaj zdecydować, czy udowodniono, że Rosario po posiłku u byłego męża zabrała Asuntę do domku w Teo po godzinie 18, używając swojego samochodu. Przypomnę, że Rosario sama przyznała się do tej wersji po zobaczeniu nagrań z kamer, w których widoczna była wraz z Asuntą w samochodzie kierującym się do Teo. Trzeci fakt dotyczy morderstwa. Ława musi zdecydować, czy prawdą jest, że w czasie pomiędzy zabraniem nastolatki do domu w Teo a godziną 20 Rosario z pomocą Alfonso zamordowali swoją odurzoną córkę poprzez uduszenie. Przypomnę, że sekcja zwłok dowodzi, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Specjaliści kryminalni uważają, że posłużyła do tego najprawdopodobniej chusteczka znaleziona w koszu na śmieci wraz z pomarańczowymi linami. Chusteczka była odkształcona i zawierała DNA Asunty, a także jej matki. Co do obecności Alfonso w domu w Teo, podejrzewa się, że mężczyzna siedział w tym samym samochodzie razem z byłą żoną i córką. Mężczyzna ukrywał się na tylnych siedzeniach, dlatego też nie widać go na nagraniach z monitoringu. Nie ma co do tych podejrzeń żadnych dowodów. Na początku mężczyzna upierał się, że po obiedzie nie wychodził z domu. Nagranie z kamery banku z godziny 17.30 dowodzi, że szedł on w kierunku mieszkania Rosario. O godzinie 18.18 był widziany w towarzystwie córki, a zaledwie 4 minuty później kamera uchwyca samochód z Rosario i Asuntą w środku. Kamera banku nie uchwyca momentu powrotu Alfonso do domu, a sam Alfonso tłumaczy, że wrócił inną drogą. Wprawdzie jego telefon komórkowy znajdował się przez cały ten czas w jego mieszkaniu, ale mógł po prostu nie zabrać go ze sobą. Dopiero o 20.43 Alfonso wykonuje kilkanaście połączeń do Rosario i Asunty z telefonu stacjonarnego, a poprzednia aktywność tego telefonu ma miejsce o godzinie 12. Czwarty fakt dotyczy pomarańczowych lin. Ławnicy muszą zdecydować, czy zostało udowodnione, że Alfonso i Rosario związali ręce i nogi córki. Przypomnę, że wyniki badań nie stwierdzają jednoznacznie, czy liny znalezione przy zwłokach pochodzą z tej samej szpuli, co liny znajdujące się w koszu na śmieci w domu w Teo. Ich skład chemiczny i właściwości fizyczne są podobne, a przypadkowość takiego zbiegu okoliczności według oskarżycieli jest nieprawdopodobna. Podejrzewa się, że kończyny zostały związane tuż po uduszeniu, co miało pomóc w przeniesieniu wiotkiego jeszcze ciała dwunastolatki. Piąty i ostatni fakt dotyczy przeniesienia ciała. Ławnicy muszą zdecydować, czy udowodniono, że Rosario i Alfonso razem zabrali ciało córki na leśną ścieżkę w miejscu oddalonym niecałe 5 km od domu w Teo. Przypomnę, że sąsiad Rosario rozmawiał z nią po 20, gdy ta opuszczała podjazd samochodem. Mężczyzna nie widział nikogo na siedzeniu pasażera, nie wie jednak, czy ktoś był obecny na tylnych siedzeniach. Badania samochodu wykazały, że płyny Asunty zostały wykryte na podłodze tylnego siedzenia samochodu. Nie wiadomo też, dlaczego dywaniki z tyłu pojazdu zniknęły. Rosario waży niecałe 50 kg, i jest to fizycznie niemożliwe, aby uniosło ciało swojej córki, która była od niej nieco lżejsza. Na ciele Asunty nie znaleziono żadnych oznak walki, przemocy fizycznej oraz zadrapań. Na miejscu odnalezienia ciała nie było też śladów wleczenia. Ktoś więc musiał jej pomóc w przeniesieniu ciała. Podczas wszystkich przesłuchań i rozpraw Alfonso i Rosario zaprzeczają, że mają coś wspólnego ze śmiercią Asunty. Rozpaczają i często pytają przesłuchujące je osoby, czy same mają dzieci oraz czy którekolwiek z nich straciło dziecko i czy rozumieją, że tak szokująca sytuacja może spowodować pewne rozbieżności w zeznaniach.
Ponadto oboje są przekonani, że drugi oskarżony jest niewinny. Mają wytłumaczenie na każde, nawet najbardziej niewygodne pytanie. Podczas przesłuchania Ramiro, mężczyzny, którego nasienie znalazło się na koszulce Asunty, obrońcy Rosario i Alfonso atakują go. Starają się go zdyskredytować i uwypuklić sprzeczności wykryte między jego zeznaniami. Chodzi o to, że gdy mężczyzna został wezwany na pierwsze przesłuchanie, nie potrafił jasno określić, co robił 21 września. Dopiero po dłuższym zastanowieniu i przejrzeniu wiadomości, które wymieniał tego dnia, oraz po przejrzeniu zdjęć, był w stanie dokładnie powiedzieć, co wtedy robił. Podczas rozprawy sąd kilka razy musiał reagować, ponieważ obrońcy traktowali go nie jak świadka, a właśnie jak oskarżonego w tej sprawie. Obrońcy starają się także podważyć bezstronność raportu potwierdzającego, że do skażenia koszulki doszło w wyniku błędu w laboratorium. Kolejna ścieżka obrony związana jest z sekcją zwłok. Ponieważ nie potwierdzono dokładnej godziny śmierci nastolatki, tak naprawdę Asunta mogła nadal żyć, gdy jej rodzice o 22:20 pojawili się na komisariacie. Przez resztę nocy towarzyszyli im funkcjonariusze. Pewne więc jest jedynie to, że dziewczynka nie żyła o 1:30 nad ranem, gdy znaleziono jej zwłoki, a nie wiadomo, o której doszło do faktycznej śmierci. Obrońca Alfonso dalej upiera się, że mężczyzna spędził popołudnie w domu. Wyszedł na chwilę, gdy kamera uchwyciła go o 17:30, a do mieszkania wrócił inną drogą. Podważa zeznania związane z tym, że był widziany w towarzystwie córki o 18:18. To tylko słowo kontra słowo i nie ma na to żadnych dowodów. Alfonso opowiada o książce, którą czytał, oraz o posiłkach, które tego dnia przygotowywał. Jego adwokat zadaje mu mnóstwo pytań na temat tego wieczoru, a Alfonso z chęcią opowiada o szczegółach przygotowywania klopsików z grzybami w sosie pomidorowym oraz o kremie z cukinii. Mówi, że ich przygotowanie jest tak pracochłonne, że zabrało mu to całe popołudnie. Robił je pierwszy raz i przyznaje, że nie smakowały zbyt dobrze, ponieważ powinien był użyć więcej bułki tartej. W tym momencie publiczność na sali sądowej wybucha śmiechem. Zdaje się, że sala sądowa zmieniła się w szkołę gotowania. Na dowód słów Alfonso, jego obrońca prezentuje zdjęcia zapakowanych porcji z jedzeniem gotowych do mrożenia, oznaczone datą ich przygotowania. Obrona Alfonso zaprzecza, że komputer i telefon mężczyzny, które zostały odnalezione w jego mieszkaniu dopiero podczas trzeciego przeszukania, zostały zmanipulowane. Oskarżyciele podejrzewają, że Alfonso, zanim został aresztowany, zadbał o to, aby ktoś mu pomógł w usunięciu danych. Ta osoba musiała następnie podrzucić oba urządzenia do jego mieszkania, gdy zobaczyła, że plomby policyjne zniknęły. Obrońca wie jednak, że są to jedynie podejrzenia. Alfonso mógł po prostu dbać o porządek i regularnie usuwać niepotrzebne pliki. Sędzia w tym momencie zadaje pytanie. Pyta o to, jak Alfonso używał laptopa, skoro na klawiaturze nie znaleziono żadnego odcisku palca, oraz o to, jak zamknął laptop, skoro na jego klapie również nie ma żadnych odcisków. Obrońca twierdzi, że Alfonso najwidoczniej czyścił laptop po ostatnim użyciu i miał do tego pełne prawo. W sprawie zdjęć Asunty, które wydają się być nieodpowiednie, Alfonso twierdzi, że tylko chory umysł może dostrzec w tych zdjęciach coś niewłaściwego. Mówi, że nie ma chyba rodzica, który nie miałby zdjęć swoich małych dzieci w wannie. Nauczycielka Asunty zeznaje, że gorset i kabaretki, które 12-latka ma na sobie na dwóch zaprezentowanych zdjęciach, to kostium, który był używany do tańca Chicago Dance. Taki sam kostium tego dnia miały na sobie wszystkie dziewczęta z grupy Asunty. Wśród zdjęć były też inne zdjęcia w kostiumach, które były związane z występami tanecznymi, na przykład kostium zombie. Nie mam informacji, jak obrona wytłumaczyła istnienie śladów DNA Alfonso na majtkach Asunty. Łatwo jednak jest się domyślić, że ojciec mógł przenosić bieliznę dziewczynki i wtedy właśnie naniósł na nie swoje ślady. Ekspertyza stwierdza, że na pewno nie były to ślady nasienia. Ostatecznie podejrzenia o molestowanie 12-latki zostały odsunięte. Według artykułów, jeden z najtrudniejszych momentów przesłuchiwania podczas rozpraw
miał miejsce, gdy oskarżyciel zadał Rosario pytania dotyczące pomarańczowej liny przy ciele Assunty. W tym celu pokazał jej zdjęcie zwłok w miejscu ich znalezienia. Rosario za nie mówiła, po czym zaniosła się płaczem. Zarzuciła ręce na głowę, powtarzając: już widziałam ciało, już je widziałam. Kobieta zeznaje, że nie rozpoznaje kawałków sznurka, którymi były związane ręce i nogi nastolatki. Mówi również, że rozmawiała ze współwięźniami o tych linach, w końcu przebywa w areszcie od 2 lat. Gdy opowiadała o linach, jedna z koleżanek z celi skojarzyła, o jakich linach mowa. Takie liny są często widywane przy drogach i są one dość pospolite. Można je kupić w wielu sklepach. Na pytanie, dlaczego podczas przeszukania jej domu, ta udała się do pokoju, mimo że powiedziała policji, że musi skorzystać z łazienki, Rosario odpowiada, że była w szoku. Weszła do pokoju i usiadła na łóżku. Cały czas myślała tylko o tym, żeby odnalezione ciało nie należało do jej córki. Po prostu nie myślała w tym momencie racjonalnie. Rosario podczas zeznań bardzo rzadko używa imienia córki. Zazwyczaj używa zwrotu dziewczynka. Na pytanie o to, czy Alfonso kiedykolwiek ją uderzył, odpowiada, że nie pamięta. Prokurator powtarza to pytanie, na co Rosario odpowiada wymijająco słowami: on jest silniejszy ode mnie, wszystkie pary się kłócą i czasem tracimy kontrolę. W końcu Rosario przyznaje przed psychologami sądowymi, że podczas małżeństwa doznawała epizodów przemocy fizycznej ze strony Alfonso w częstotliwości 3 do 4 razy rocznie. Biegły psycholog sądowy podczas jednej z kolejnych rozpraw opowiada o wynikach ekspertyzy psychologicznej. Rosario opowiadała mu o 5 epizodach depresji, jakie doświadczyła w swoim życiu, a pierwszego z nich doświadczyła w wieku 21 lat. Kobieta na początku mówiła o mężu w samych superlatywach, nazywała go czarującym, wykształconym oraz poprawnym. Mówiła, że Alfonso był dla niej dobrym mężem oraz ojcem dla Assunty. W kolejnych sesjach zaczął wyłaniać się inny obraz byłego męża. Mówiła, że jest dziwny, nieprzewidywalny oraz nadmiernie surowy. W końcu mówi, że Alfonso zawsze był jej dobrym przyjacielem, ale był złym mężem. Mówi też, że adopcja Assunty była przede wszystkim sprawą jej oraz jej rodziców. Rosario i Alfonso zaprzeczają, aby kiedykolwiek podali córce lorazepam. Sprzeczności w zeznaniach na temat tego, ile opakowań nabył Alfonso pomiędzy lipcem a wrześniem, mężczyzna tłumaczy, że po aresztowaniu bez przerwy płakał i był trzymany w okropnym miejscu, w którym nawet nie mógł spać. Twierdzi, że nie miał warunków na wydanie spójnego oświadczenia i gdyby zapytano go wtedy, czy jest synem papieża Franciszka, powiedziałby, że tak. Alfonso bardzo krytycznie odniósł się do doniesień prasowych o tej sprawie z ostatnich 2 lat, oraz do obrazu, jaki został mu i jego byłej żonie przypisany, ponieważ sprawia wrażenie, że są potworami. Twierdzi, że Rosario była matką, której pragnęłaby każda dziewczynka i robiła dla niej wszystko. Jako jeden ze świadków zostaje wezwany psychiatra, który zajmował się Rosario, gdy ta trafiła do szpitala psychiatrycznego w 2009 roku. Mężczyzna zeznaje, że Rosario miała depresję i stanowiła zagrożenie dla siebie samej, ale nie dla osób trzecich. Na bezpośrednie pytanie adwokata Rosario o to, czy Assunta jej przeszkadzała, psychiatra odmawia odpowiedzi. Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebowałby pisemnego upoważnienia ze strony Rosario. W odpowiedzi na to prokurator ujawnia fragmenty raportu medycznego z tamtych dni, napisanego przez innego psychiatrę na temat Rosario. W jednej notatce psychiatra stwierdza, że w tej chwili przeszkadza jej córka oraz że nie ma ochoty się nią opiekować. W innej notatce jest zapis mówiący o tym, że Rosario ma raz pozytywne, a raz negatywne nastawienie w stosunku do swojej córki. Na to przesłuchiwany psychiatra mówi, że o te słowa muszą zapytać lekarza, który sporządził tą notatkę, a nie jego. Na początku obrona stara się o uniewinnienie Alfonso i Rosario, biorąc pod uwagę to, że nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających ich winę. Twierdzą, że prawdziwy morderca jest na wolności. Gdy okazuje się, że w werdykcie rozpatruje się tylko wyrok skazujący, obrońcy zmieniają swoją strategię.
Prawnik Rosario prosi o minimalną karę za morderstwo przewidzianą w kodeksie karnym, a prawnik Alfonso twierdzi, że nie udowodniono, że Asunta nie była w stanie się bronić, dlatego przestępstwo powinno być zakwalifikowane jako zabójstwo. 30 października 2015 roku ława przysięgłych składająca się z 4 mężczyzn i 5 kobiet jednogłośnie stwierdza, że Rosario i Alfonso są winni morderstwa Asunty Basterry. Wnoszą również o uniemożliwienie im wcześniejszego wyjścia z więzienia oraz ewentualnego ułaskawienia. Wyrok zostaje ogłoszony 12 listopada 2015 roku. Sąd decyduje, że Alfonso i Rosario są winni morderstwa ich 12-letniej córki i skazuje ich na 18 lat pozbawienia wolności oraz zobowiązuje do pokrycia kosztów sądowych po połowie. Z prawnego punktu widzenia, jeżeli morderstwo zostało udowodnione, odpowiedź na pytanie, w jaki sposób sprawcy pozbyli się ciała, jest nieistotna. Przypominam, że nie ma dowodów na to, że Alfonso pojechał razem z Rosario do domu w Teo. Nie ma też dowodów na to, w jaki sposób przetransportowali ciało na leśną drogę. Są jedynie podejrzenia. Dlatego też w wyroku ta kwestia w ogóle nie została poruszona. W wyroku sąd podkreśla, że Alfonso i Rosario w porozumieniu wielokrotnie dostarczali córce lek zawierający lorazepam od co najmniej 3 miesięcy. 21 września 2013 roku zdecydowali się zakończyć życie córki. Podali jej toksyczną ilość leku, a następnie Rosario zabrała ją swoim samochodem do domu w Teo. Między godziną 18.30 a 20.00, gdy Asunta była nieprzytomna, została uduszona przez nacisk na jej nos i usta, blokujący jej dostęp do tlenu. Następnie ręce i nogi dziewczyny zostały związane za pomocą pomarańczowych lin. Asunta nie mogła się bronić, będąc pod wpływem leku. Obrońcy Rosario i Alfonso kilkakrotnie odwołują się od tego wyroku, za każdym jednak razem odwołanie zostaje oddalone. Rosario podczas pobytu w więzieniu 2 razy podejmuje próby samobójcze. Po odbyciu 1/4 kary Alfonso i Rosario mają prawo ubiegać się o przedwczesne zwolnienie. 28 maja 2020 roku sąd odmawia im wcześniejszego wyjścia. Oboje są objęci protokołem przeciw samobójstwom. Oznacza to, że nie mogą oni spędzać czasu sami. Obserwowani są przez zaufanych współwięźniów przez 24 godziny. W tym samym roku Rosario zostaje przeniesiona do innego więzienia, a w wyniku braku zachowań sugerujących, że kobieta zagraża sama sobie, zostaje zdjęty protokół przeciw samobójstwom. Dzięki temu dostaje ona osobną celę. 18 listopada 2020 roku ciało Rosario zostaje znalezione w celi. Kobieta powiesiła się na płóciennym pasku przywiązanym do okna. W wywiadzie udzielonym z więzienia Alfonso twierdzi, że jego zamiarem jest odebrania sobie życia, jak tylko wyjdzie na wolność. To koniec odcinka 16. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za polecenie tej bardzo interesującej sprawy, a także dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na pozostanie patronem tego kanału. Jego rozwój można wesprzeć także w inny sposób, a mianowicie poprzez wciśnięcie przycisku subskrybuj na YouTube. Dzięki temu YouTube bardziej promuje taki kanał i może on dotrzeć do większej ilości osób. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.